<laughs> Charlotte baby Charlotte 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 Charlotte, Charlotte. Uh, uh. Ah. yes Charlotte, Charlotte. <laughs> Charlotte, Charlotte, let's let's. Oh, 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 Charlotte, Charlotte. 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 it's Charlotte Tilbury baby! Hej, kochani! pary Star Channel, witam Was bardzo serdecznie podczas kolejnego i myślę sobie niezwykle ekscytującego odcinka. Kochani, co się dzieje? No dzieje się, słuchajcie, dzieje się, gdyż Charlotte Tilbury, czyli moja osobiście ulubiona marka, wypuściła najnowsze ekscytujące produkty. Dzisiaj one dotarły i będziemy się nimi bawić i zobaczymy, będą słocze, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać w praniu. Tymi produktami są przede wszystkim, słuchajcie, nowe, y, nowe blasze, czyli nowe róże w tubce, które nazywają się Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Ja mam je w dwóch odcieniach. Mam Pink Pop i Pillow Talk. Ponadto dokupiłem sobie różdżkę, która w tubce, która, która mi brakowała, której byłem bardzo ciekawy i jest to Hollywood Beauty Light Wand w kolorze Spotlight. No i oczywiście mamy do czynienia też z nowymi rozświetlaczami od Charlotte Tilbury i jeden z nich jest tutaj, nazywa się Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter w odcieniu oczywiście klasycznym pilotok. Oto te nowe produkty, które są tutaj gotowe do, yy, do zabawy i do testów. Więc, tak, kochani, jeśli to jest coś, co Was interesuje, serdecznie zapraszam do oglądania, do podłączenia się do mojego kanału, na którym celebrujemy różnorodność. Każdy z nas jest inny, a to sprawia, że jesteśmy wyjątkowi i piękni. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Dobrze, kochani, w takim razie jesteśmy z powrotem, jesteśmy gotowi do zabawy i myślę sobie, że nie jest to wielkim sekretem, jak Wam powiem, że ja jestem ogromnym fanem produktów kremowych od Charlotte Tilbury. Słuchajcie, i mam je praktycznie prawie, że wszystkie. Prawie wszystkie. Słuchajcie, no, y, mam y, kolekcję Glow Gasm w postaci Pink Gazm i Peach Gazm. Mam też kolekcję Pillow Talk w postaci Pillow Talk Original i Pillow Talk Medium. I mam też Hollywood Contour Wand w odcieniu yy, Fair Medium. Teraz widzicie te wszystkie słocze z mojej starej kolekcji. I rzeczywiście powiem Wam szczerze, że są to przepiękne odcienie, które jednak są wymieszane z takim przepięknym, yy, jakby blaskiem który jednak po nałożeniu na cerę przepięknie się stapia z cerą i nie ma tutaj jakiegoś takiego yy, nie wiem yy, błysku yy, gliterowego, czyli brokatowego, wszystko się przepięknie stapia. Moja cera to uwielbia i ja uwielbiam też te makijaże i pracowanie z tymi właśnie kremowymi produktami. Dlaczego? Ja mam ponad 40 lat Moja strefa tutaj y, jest dosyć sucha, w związku z czym nałożenie jakiegokolwiek produktu pudrowego wzmacnia suchość. Pojawiają się zmarszczki, makijaż wygląda postarzająco. Nikt nie chciałby nosić postarzającego makijażu. Dlatego, kremowe produkty od Charlotte Tilbury to są rzeczy, które ja uwielbiam, gdyż nie wysuszają mojej cery, ożywiają moją cerę i mój makijaż, dając przepiękny kolor, przepiękny blask. Uwielbiam. No, ale słuchajcie, no, yy, te, te różdżki one, są, one się nazywają Blush Lighter czy High Blusher, cokolwiek, jakkolwiek to zwał, to zwał, to znaczy, że mamy tutaj zazwyczaj połączenie rozświetlacza z różem w jednym. W związku z czym nie mamy aż takiej dużej kontroli. Wiemy, że to, co nałożymy, będzie się błyszczeć. W związku z czym, kiedy Charlotte Tilbury wyszła z nową propozycją produktów niebłyszczących, kremowych, no to po prostu oczy mi się otwarły. I mówię, no to w takim razie spróbujmy. Ale spośród całej kolekcji czterech odcieni wybrałem tylko dwa, gdyż no różnie bywa z tymi lączami u Charlotte Tilbury. Czasami są udane, czasami są nieudane. Powiedziałam na razie, zaryzykuję, kupię dwa. Jak mi się sprawdzą, kupię więcej. W związku z czym, kochani, wejdźmy szybko na stronę internetową i zobaczmy, co strona internetowa Charlotte Tilbury ma do powiedzenia na temat tych ekscytujących produktów. Dobrze, więc jesteśmy na stronie internetowej, i co widzimy na stronie internetowej? Przepiękną modelkę, która nakłada sobie jeden z tych właśnie róży w odcieniu Pink Pop. Bardzo fajny, odważny, taki, taki ładny róż. Są cztery tutaj do wyboru odcienie, i słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z produktem, który kosztuje 36 euro, a pojemność. Takiego, takiej tubki to 12 ml. Jeśli zaś chodzi o odcienie, to mamy tutaj do czynienia z czterema odcieniami. Pink Pop to taka guma balonowa, różowa, i to jest mój odcień, który mam, którego nie mogę się doczekać, ażeby go przetestować. Drugi odcień to Peach Pop. Słuchajcie, czyli taki niby brzoskwiniowy. Trzeci to Pillow Talk, który jest ekskluzywny dla strony Charlotte Tilbury. Ja kupuję wyłącznie na stronie Charlotte Tilbury, zbieram punkty i odpowiednie bonusy. Polecam każdemu fajne zakupy. No i czwarty jest Dream Pop, czyli mamy tutaj cztery najróżniejsze odcienie. Dobrze, w takim razie, kochani, teraz zdajmy okulary, nałożę podkład i zaczniemy bawić się. W takim razie nakładaniem tych róży i zobaczymy, co w trawie pisze. No dobrze, kochani, więc jesteśmy z powrotem i jesteśmy gotowi do zabawy makijażem. Pierwszy produkt, o jakim chciałem powiedzieć, to jest Pillow Talk e, Matte Beauty Blush Wand w kolorze Pink, e, pink Pop. Tak wygląda, tak prezentuje się ten produkt i powiem Wam szczerze, że bardzo lubię opakowania z Charlotte Tilbury ze względu na to, iż są to rzeczywiście opakowania zawsze zabezpieczone, mają plomby i wiemy, że jesteśmy pierwszymi osobami, które je zmacają. <laughs> Więc zobaczcie, tu jest taka plomba. Dzisiaj y nagrywam w innym trybie, i kamera mi trochę świruje. Wybaczcie, tutaj jest taka plomba. I słuchajcie, zrywamy plombę A. i wyciągamy przepiękny blasz. Super, ale ładnie. Czy wy widzicie, jak pięknie prezentuje się ta tubka w porównaniu z tymi poprzednimi? Słuchajcie, Glowgasmy? Czekajcie, tu będzie, może lepiej będzie to pasować. No, Glowgazm jest bardziej taki świecący, podczas gdy ten jest bardziej matowy ze złotym wykończeniem. Przefantastyczne kochani, w takim razie makijaż jest już nałożony w sensie podkład i pora dobrać sobie, dołożyć sobie troszeczkę kolorku. Dlatego zobaczmy, jak ten Pink Pop będzie się prezentować. Bardzo taki, taka guma balonowa, różowa. Słuchajcie, tutaj mamy taki um, przekręcenie, możemy przekręcać i wyciskać i to wtedy tutaj się nabiera na tę gąbeczkę. Sam osobiście nie wiem do końca, jaka tu jest pigmentacja, więc Idę ostrożnie z pigmentacją. No i dobrze, w takim razie bawimy się aplikacją. Aplikujemy tutaj palcem. A jest okej. Okay. Dobra, jest okej. Okay. Myślałam, że pigmentacja będzie jakaś taka przerażająca. Ale to też jest fajnie, słuchajcie, że w makijażu mamy kontrolę. Ja osobiście uwielbiam kontrolę w makijażu. Bardziej wolę sobie dobudować odcień według własnego uznania, aniżeli być zmuszonym, słuchajcie, zdjąć sobie kolor. Zdejmowanie kolorów jest moim zdaniem trudniejsze. Lepiej sobie dobudować kolor, aniżeli zdejmować. Ale wiecie, ale ładnie. Ale ładne, słuchajcie, no. Myślałam, że będzie to taki. Nie wiem, taki super Barbie Róż, taki bardzo yy, balonowy, ale przepięknie stapia się, słuchajcie. No, i jak już powiedziałem, jeszcze raz jest kontrola. Można sobie tutaj jeszcze dobudowywać. A ponieważ dzisiaj się bawimy, wychodzę trochę ze strefy komfortu, i na potrzeby tego odcinka sobie tutaj troszeczkę dobuduję. Ale bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to się prezentuje. Szok, 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 szok. Okej. Okay. Ładny. Ładny jest ten odcień. Słuchajcie, co myślicie? Przepięknie się rozblendowywuje i słuchajcie, też Ważna rzecz, na potrzeby dzisiejszego testu nałożyłem raczej matowy podkład i widzę, że ten róż zachowuje się również satynowo-matowo, tak jak podkład. Domyślam się, że gdybyśmy nałożyli ten róż na rozświetlający podkład, róż by wyglądał odpowiednio bardziej rozświetlająco. Więc uważam, że ten róż ogólnie przystosowuje się do podłoża, na które go nakładamy. I tutaj tak to wygląda. Słuchajcie, zbliżenie. Super. Bardzo ładny kolor, bardzo ładny odcień. Fantastyczny. Dobrze, kochani, więc tak wygląda pierwszy z odcieni Pink Pop, ale też, słuchajcie, dokupiłem sobie kolejny rozświetlacz, i mamy tutaj do czynienia z Hollywood Beauty Light Wand, który brakował w mojej kolekcji w odcieniu Spotlight. Tak prezentuje się ten produkt. No i co, kochani, ja już mam różne tutaj rozświetlacze kremowe w postaci pillow, tok oryginalnego albo odcieniu medium. No, ale interesował mnie taki czysty szampański blask, w związku z czym skusiłem się i zaraz zobaczymy w takim razie, jak to się będzie prezentować. Tutaj jest, słuchajcie, kolejna plomba, trzeba zerwać plombę i wyciągamy produkt. No, i jak pozostało, oczywiście mamy tutaj zabezpieczenie, odkręcamy, słuchajcie, i tu wyciskamy produkt. O. No i dobrze, i w takim razie zabieramy się do aplikacji. Ale fajne. Wow, ok. Fajny ten, Kiedy, kiedyś po prostu powiem Wam szczerze, że bałem się troszeczkę tego Spotlight, bo myślałem sobie, no będzie chyba taki za bardzo wybijający się, a ja nie lubię wybijających się produktów. Lubię jak wszystko się pięknie stapia z cerą, ale wow, okej, okay. daje mi przepiękny taki subtelny blask z drugiej strony. Jeszcze raz. W połączeniu z tym nowym blaszem. I to jest też fajne, że blasz wychodzi taki satynowo-matowy. Ale jak chcemy, możemy sobie tutaj zrobić rozświetlenie, i wszystko pięknie się stapia. Przy okazji, kremowa konsystencja. Absolutnie fantastyczna. Zobaczcie, nie ma podkreślenia suchości. Wszystko stapia się w jedno, wygląda to naprawdę przepięknie. Jeszcze słuchajcie, dodam sobie tutaj na sam środek, bo też i czemu nie? Śmiesznie to wygląda, ale bawimy się dzisiaj makijażem. No piękne, piękne, powiem Wam szczerze, piękny, um, piękna formulacja, fajna formulacja. Jak to pięknie współpracuje, jak to fantastycznie stapia się z cerą. No i słuchajcie, z daleka efekt makijażowy. Hej, cześć. No, okej, okay. powiem Wam szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Bardzo podoba mi się ten efekt. A Wy co myślicie? No fajne, fajne te różdżki, fajne te różdżki, fajne te tubki. No, jak na razie jestem pod dużym wrażeniem. Dobrze, kochani, ale zostało jeszcze dwa inne produkty, dlatego też, kochani, na chwilę obecną zmyję to, co mam, i zaraz wracamy i kontynuujemy zabawę z makijażem. No dobrze, kochani, więc podkład na nowo jest nałożony i teraz pora przejść do drugiego produktu z, tych, z tej serii Pillow Talk Mad Beauty Blush Wand i tym razem mamy drugi odcień, odcień klasyk Pillow Talk. Tak prezentuje się ten produkt, i powiem Wam szczerze, że Pilotok jest wyłącznym odcieniem, który można kupić ekskluzywnie na stronie Charlotte Tilbury. Więc oczywiście zapaliła mi się żarówka. Mówi, no to jak nie można kupić nigdzie indziej, no to muszę mieć ten odcień. No i tak to właśnie jest, że on właśnie tutaj wylądował ten odcień. Dlatego też, no dobra, zrywamy tutaj, jest znowu plomba, zrywamy plombę. I zabieramy się do zmacania, ale słuchajcie, no, ta tubka jest taka ciemna. W porównaniu z tym, taki jest, taki jest dosyć jasny właśnie y, guma balonowa różowy, ten jest taki pilotok dosyć ciemny. W porównaniu jeszcze tutaj z pilotok rozświetlaczem. Ale dobra, spoko. Nie będziemy wiecie chwalić y, dnia przed zachodem słońca. W takim razie zabieramy się do aplikacji i tutaj się wyciska, oczywiście, i jak już jest wyciśnięte, to nakładamy. Aha, ciemny. Okej, okay, słuchajcie, no. Ciemny jest ten odcień. Trochę się boję. Trochę się boję tego odcienia. Słuchajcie, wezmę sobie y, pędzelek tutaj od Charlotte Tilbury do rozblendowania. Taki. Wiśniowo, wiśniowy jest taki, no? Taki, ale interesujący. Ok, ale jeszcze raz powtarzam. Produkty Charlotte Tilbury dają Wam fantastyczną kontrolę, przepięknie się blendują, można je dobudowywać. No i można mieć swój własny, taki ulubiony efekt makijażu. Ja powiem Wam szczerze, lubię delikatne makijaże i zazwyczaj. Mi tyle wystarcza. Mam troszeczkę tego odcienia. Wygląda to... Mam od, od, odcienia. Mam odrobinę troszeczkę tego koloru na twarzy. Wygląda to ładnie, wygląda to zdrowo. Super. Ale ponieważ bawimy się dzisiaj makijażem, no to czemu nie? Troszeczkę jeszcze bardziej tutaj go dobuduję, ażeby zobaczyć, jaki będzie efekt. Pięknie się buduje. Pięknie się buduje. Dla. Ym... Ja myślę sobie, że wszystkie odcienie jak najbardziej pasują wszystkim tonacjom cery i odcieniom cery. Niemniej jednak, ja bardziej czuję się lepiej w tym jaśniejszym odcieniu. Ten rzeczywiście buduje się do takiego ciemnego wiśniowego, ale jest też bardzo, bardzo ładny. Wow, no ale w ogóle widzicie, jak to się fantastycznie, słuchajcie, blenduje. Tutaj nie ma żadnego kuku, tutaj podkład w ogóle nie schodzi przy aplikacji tych produktów. Tu można to budować, można budować kolor, odcień. No, uwielbiam. Uwielbiam wszystkie <słuch> różdżki. I tubki od Charlotte Tilbury, no, po prostu. Powiedziałem, co wiedziałem. Słuchajcie, w takim razie zbliżę się do Was, ażeby. Wam pokazać, tak wygląda odcień. Pillow Talk, pięknie. Naprawdę przepięknie się stopił tutaj z cerą i jak już powiedziałem, matowy podkład wpływa na wykończenie tych róży i też ten róż jest przepięknie satynowo-matowy, ale nie jest taki suchy matowy i skóra moja też to lubi. Dobrze, w takim razie kolejną rzeczą, jaką chciałem tutaj y, zrobić, to nałożyć klasyczny y, rozświetlacz. Słuchajcie, który należy, gdzie ty jesteś? Tu jest tyle tych tubek, że można je zgubić. Tu, pilotok. Klasyczny pilotok, więc pomy, pomieszajmy y, róż. Pillow Talk w wersji matowej najnowszy z rozświetlaczem klasycznym Pillow Talk i zobaczmy w takim razie jak to się wszystko połączy dodajmy sobie w takim razie troszeczkę blasku no i oczywiście bierzemy sobie tutaj Charlotte Tilbury pędzelek i dodajemy sobie blasku pięknie Pięknie. A ponadto, wiecie, no, można sobie zawsze dobudowywać trochę tego blasku. To są takie bardzo fajne, subtelne, słuchajcie, to jest taki subtelny blask. To nie będzie taki blask, słuchajcie, z kosmosu, tylko jest to taki blask zdrowej cery, który ja osobiście, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo lubię. Nie lubię mieć podkreślonej struktury ani tekstury cery. Te blasze i te rozświetlacze nie wysuszają mnie i po prostu. Wyglądają bardzo ładnie. Co myślicie? Uwaga zaraz się zbliżę no ładnie. Ładnie powiem Wam szczerze, że połączenie pilotok nowego, matowego yy, różu z klasycznym rozświetlaczem pilot. Fantastycznie się stapia, dając mi przepiękny, naturalny blask. Ale dobrze, kochani, mamy jeszcze. Jeden produkt, o którym chciałem porozmawiać, i to też jest nowość od Charlotte Tilbury, a mowa tutaj o Hollywood Glow, Glide Face e, Architect Highlighter. Mój jest w odcieniu Pilot Talk Glow. Tak prezentuje się ten produkt. No i powiem Wam szczerze, że byłem bardzo ciekawy, i teraz, właśnie nastąpi porównanie produktu kremowego Pillow Talks pod z produktem pudrowym. Dwa rozświetlacze obok siebie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przy okazji, słuchajcie, no przepięknie tutaj jest to wszystko zapakowane. To jest Charlotte Tilbury, to krzyczy luksus, to się pięknie błyszczy, to się pięknie mieni, pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z plastikiem. Jest to przepiękne, jest to naprawdę, słuchajcie, Przepiękne, i tak wygląda komponent. Otwieramy. Czekajcie, żeby mi to nie wyfrunęło. O. I tak wygląda odcień Pillow Talk. Nie jest to jakiś taki super różowy e, odcień, więc nie ma się co bać. Słuchajcie, w porównaniu z stópką. No, nawet wygląda dosyć podobnie kolorystycznie. Więc dobrze, kochani. Bierzemy w takim razie pędzelek, mój ulubiony pędzelek od Charlotte Tilbury, i maziamy troszeczkę i zobaczymy, co to nam da. Okej. Okay. Wow, już wychodzi blask, słuchajcie. Tak tylko troszeczkę maźnąłem, ale powiem Wam, że już wychodzi przepiękny blask, który zobaczcie, jak patrzę na wprost, nie wybija się, a tu pod kątem widać już ten blask. Bardzo, bardzo fajny. Okej. Okay. Bardzo ładne. Niemniej jednak uważam, że ten blask bardziej się błyszczy od tego tutaj kremowego. Hmm. Ja myślę, nie wiem, teraz czy ja to powinienem nabudować troszeczkę, czy nie powinienem nabudować? a Może troszeczkę, minimalnie nabuduję. Zobaczcie, biorę pędzel, przejeżdżam raz pędzelkiem. No, buduje się, buduje się, buduje do takiego już blasku, który wychodzi poza strefę mojego komfortu. Może gdybym szedł na jakąś imprezę, późny wieczór czy coś i chciałbym sobie dodać mega blask, no to wtedy bardziej polegałbym już na produkcie pudrowym, aniżeli na produkcie kremowym. Te produkty kremowe są lepsze zdecydowanie na codzienny makijaż, na no a pudrowe, no to widzę, że bardziej bym się sprawdziły właśnie na jakieś takie wieczorne wyjście. Dobrze, dobrze, kochani, więc myślę sobie, że, że mamy to. Jeszcze raz pokażę Wam się, żebyście zobaczyli to wszystko, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, tutaj mamy pudrowy pilotok nałożony na matowy blasz, pilotok. A z kolei tutaj mamy kremowy pilotok nałożony na matowy blasz, pilotok. Obydwa, dwie strony tak się prezentują. No ładnie, powiem Wam szczerze, że ładnie. I jeszcze ostatni test, i ostatnią rzecz, którą chciałem zrobić. Przypuszczalnie totalnie crazy, ale skoro bawimy się tym makijażem, to zróbmy to. Widziałem to na jednym z kanałów i pomyślałam sobie, czemu nie? Słuchajcie, weźmiemy sobie jedną z tych tubek i nałożymy na powieki i zobaczymy, co to nam da na powiekach jako cień. Muszę wycisnąć troszeczkę. O kurczę, ale śmieszne. No, jako taki żywy cień, bardzo taki kolor. Ja nie wiem, czy w tym szaleństwie jest metoda. Ale, no co, no co się dzieje. Słuchajcie, mamy taki jakiś bardzo ładny, sympatyczny kolorek. Tego, tego, jak to się nazywa, najjaśniejszy? Pink Pop. No, fajnie to wygląda. I jeszcze, słuchajcie, weźmiemy sobie odrobinę spotlight. Wycisnę troszeczkę tego spotlight. I nałożę tu na środek. Zobaczmy, co to nam da. Ten spotlight. No ładnie. Bardzo słuchajcie, to taki bardzo dyskretny cień do powiek. No, przepięknie rozjaśnia tę powiekę. Bardzo subtelnie. No ładnie. W tym szaleństwie jest normalnie jakaś taka metoda. Z kolei po drugiej stronie ten bardziej taki wiśniowy to wyciśniemy sobie jeszcze raz i nałożymy na powiekę, zobaczymy jaki to da efekt. I teraz to sobie też rozblendujemy tutaj na tej powiece. Nie wiem, mam tak za zawsze słuchajcie. Zawsze jak kręcę, mam tak swędzący nos. Nie wiem na czym to polega, słuchajcie, ta magia, za każdym razem, ale z chwilą, kiedy kończę nagrywać, już mi nic nie swędzi. <noise> Tylko zawsze swędzi mnie ewentualnie podczas nagrywania, nie? I po prostu drapie się i, i maziam się po tym nosie, po prostu dostaję szału. No, ale dobra, do tematu. Ładne, ładne to jest. I teraz jeszcze raz dodajemy troszeczkę tego tutaj Spotlight dla rozświetlenia i rozblendujemy wszystko paluszkami, bo też i czemu nie temperaturą ciała. Czasami najlepiej jest wszystko sobie rozblendować. Słuchajcie, ja to tak robię, wiecie, ad hoc w sensie, że no, nie jestem za bardzo przygotowany na to. To jest po prostu pierwsze jakby wrażenia. Wiadomo, że gdybym bardziej to wszystko się przygotował, miał jakieś primery, nie primery zrobione brwi, rzęsy i inne takie, no to wszystko by wyglądało wtedy tipę stopes. To jest na razie tylko taki efekt. Wiecie, tak na szybko, ale gdyby teraz jeszcze podciągnąć maskarę, zrobić sobie jakąś może małą kreskę czy coś, no ładnie to wygląda. Co? Taki mały, dyskretny kolorek, troszeczkę błysku. Pozwólcie, że sprawdzę. No, to już jest takie pięknie wysuszone, zasetowane. Co myślicie? Crazy czy nie crazy? kochani, to to by było chyba w takim razie tyle, jeśli chodzi o zabawę dzisiejszym makijażem. Kochani, myślę sobie, że nie będzie dużego zaskoczenia, jak powiem, że Paris Star Channel daje zielone światło nowym różom matowym. Matowym. <gryw> od Charlotte Tilbury. Dlaczego matowym? Słuchajcie, no jak już powiedziałem, to zależy na co nałożycie te róże. Jeśli będziecie mieli rozświetlający podkład, te róże nie będą aż takie matowe. Musicie to raczej nakładać na matowy podkład, ażeby mieć matowe wykończenie. Niemniej jednak, kolory bardzo oryginalne, przepiękne, fantastycznie się pracuje z nimi, fantastycznie się blendują i pięknie ożywiają naszą cerę, dając nam fantastyczne kolory i odcienie. Więc jak najbardziej pary Channel daje zielone światło nowym launchom, nowym różom, pillow talk matte beauty blush wand. Ponadto fantastyczne nowe odkrycie, chociaż jest to produkt, który istnieje już od dłuższego czasu. Hollywood beauty light wand easy highlighter w odcieniu spotlight. Przepiękny odcień, bardzo mi się podoba. Zielone światło, pary Channel daje tej właśnie tubce i temu rozświetlaczowi. No i kolejna nowość, słuchajcie, jeśli chodzi o Charlotte Tilbury, czyli Glow Glide Hollywood. Hollywood Glow Glide First Face Architect Highlighter, rozświetlacz od Charlotte Tilbury. Mój był w odcieniu Pillow Talk. No piękne. Piękny to wygląda, piękny glow, nie odcinający się, dający przepiękny blask. Pary Star Channel jak najbardziej daje Zielone światło tem, temu produktowi. No i dobrze, kochani, myślę sobie, że jeśli chodzi na dzisiaj, na zabawę z makijażem, z Charlotte Tilbury, ekscytujące nowe lunche, to to by było na tyle. Dziękuję bardzo za to, że jesteście. Dziękuję bardzo że za to, że spędzacie ten czas ze mną. Bawimy się razem makijażem. Dziękuję bardzo, że dzięki Wam mogę też się bawić makijażem i opowiadać o mojej pasji. Kochani, ten odcinek dobiegł końca. Żegnam się z wami serdecznie was pozdrawiając i jednocześnie zapraszając do oglądania i do spotkania w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Mua. Pa pa.